Teraz już za późno. Szanowni Państwo, ten odcinek ulicy Szlagetera powstał nieco wcześniej niż ten odcinek, który łączy dzisiejszą 1 maja ze Smolki, co zresztą widać po datach znajdujących się chociażby na tym pierwszym budynku z 27 roku. My jesteśmy w takim szczególnym miejscu, gdzie przetrwała zabudowa, przynajmniej w części z czasów budowy tej ulicy. Mamy tutaj taki piękny dziedziniec, trzy budynki się zachowały. Po drugiej stronie ulicy mieliśmy lustrzane odbicie tego dziedzińca. Tam jest pompa jeszcze. Ona tak... Nie wszyscy na nią zwracają uwagę, ale ją widać. I mieliśmy budynki też na całej tej długości, tak jak są te bliźniaki tam, to one jeszcze miały swoje odbicie lustrzane w tamtą stronę zachodnią. Także fajny taki kawałek zabudowy, który w tym miejscu funkcjonował z dziedzińcem po tej stronie drogi i po tamtej stronie drogi. Mamy to szczęście, że tutaj w tych budynkach nie ma domofonów, więc moglibyśmy chyba spróbować tak na moment wskoczyć, bo są piękne jeszcze drewniane schody, bardzo ładne klatki schodowe. Myślę, że się nic nie stanie, jeśli na chwilkę byśmy sobie weszli i zobaczyli, jak to wygląda. Czy to są budynki, Michał, z lat? Z lat 20. i 30. Tutaj. 20. i 30. Te są z lat 30. Tak, przynajmniej w gminnej ewidencji zabytków są opisane jako zabudowa z lat 30. Ale ciężko jest tak naprawdę ustalić, czy to prawda. Czy nie zapisano tego dla świętego spokoju, bo coś mi się tak wydaje, że można byłoby je pod połowę lat 20. podporządkować, ale to, no to już i tak nieistotne. Czy tak, proszę Państwa, najprawdopodobniej to, co mamy z zewnątrz, ten front jest przykryty stropianem i ocieplony. Najprawdopodobniej to, co jest pod tym, bo to była czerwona cegła, tak to zwykle bywało w tamtych czasach. Nie potrzeba tynkowania, nie potrzeba dbania o to. Mamy czerwoną cegłę, jest to i tyle. Także Państwa, zajdźmy na chwileczkę. Ale jeszcze może jedno, jedno słowo. Ponieważ znajdujemy się w dzielnicy wojskowej, o czym już mówiłem, to jeszcze kilka słów o patronach ulic tutaj w okolicy, ponieważ praktycznie wszystkie ulice tutaj poświęcono pamięci bohaterom z I wojny światowej. Ulica Górna, która znajduje się tutaj kawałek stąd, nosiła nazwę Oswalda Belkę, człowieka, który w 16 roku już zmarł, był niemieckim lotnikiem, asem myślistwa z okresu I wojny światowej, osiągnął 40 zwycięstw powietrznych i powinniśmy go znać dlatego, że był organizatorem niemieckiego lotnictwa myśliwskiego. Są takie specjalne układy nazywane właśnie układami Belkego. Obok ulica Radomska, ulica Maxa Immelmana. To był kolega Belkego, oni razem latali, też miał w chwili śmierci 17 zwycięstw. Co ciekawe, jeszcze wracając do... O ile Immelmann zginął strącony przez Brytyjczyków, o tyle Belkę poniósł śmierć w wyniku zderzenia ze swoim innym kolegą, z niejakim Erwinem Behme. Ale tutaj też mieliśmy jeszcze w okolicy, to akurat Boczno-Górna, ulicę Horsta Wesela. I to nazwisko powinniśmy już znać. Nazista, S.A. Sturmführer i autor tekstu do Horst Wessel Lied, czyli do hymnu NSDAP. Bym zaśpiewał Państwu, ale bo znam die Fahne hoch, na pewno ze mną zaśpiewa Pani Jola. Gancarz, nie śpiewamy Pani Jolu dzisiaj? Dobra, dzisiaj nie, to okej. Wessel został zastrzelony przez komunistów, no ale to już znana historia. Tak, spróbujmy Państwa wejść do środka. Spróbujmy zajść. A może żartować? No to ty bardziej fajnie. Panie ładnie, śpiewamy się, Panie. Ja już byłem dzisiaj tutaj, więc chodzić nie będę. Można, tak. I nie tylko Ślizgawica. Raz, tak.
bo to wszystko jeszcze oryginalne. Nie, jeszcze będziemy tam ludziom głowy zawracać. No to jest to, że schodzi nas. Aha, jakieś jeszcze. Czy mozaika też, proszę Państwa, jest mozaika za kościuszki. Ta mozaika to podobna do tych, co są.